A jak ktoś wrobił Avengersów? Co nie? Tarton, AIM, to całe lekarstwo. Coś tu się nie zgadza, coś jest nie tak, po prostu to czuję. A pan nie? Nie wierzę, że to słyszę. Jest pan jednym z najmądrzejszych ludzi. Najmądrzejszy. Popatrz na siebie. Wiesz, co się stało? Nie masz pojęcia, jak bardzo ryzykujesz. Mam całkowite zaufanie do umiejętności dr Rapacini. Czekaj! Czekaj, błagam, nie! Więzienie i tortury. To w ten sposób Aim zamierza poprawić świat? Ocalenie świata wymaga poświęceń! Jak długo byłem twoim szczurem laboratoryjnym? Ufałem ci. Jak mogłaś uczynić mnie jednym z nich? Do niej, Thor, łapcie liny! No, i tak ma być. Dawno temu. Nie! Nie! Zamknij bramę! Prowadzicie bezsensowną walkę z niepowstrzymaną falą postępu, Avengersi! No i zrobiło się jeszcze dziwniej. Musisz wiedzieć, że jestem w tym skilla w boju! Słuchajcie mnie uważnie. Konwój przewozi co liczną kompetencję. Oczyszczę ziemię z supermocy. Choćbym sam miał zginąć. Świat zmienił się od naszego ostatniego spotkania. My też się zmieniliśmy. Stworzyliśmy Modoka, Inhumanów, AIM, Monikę. To nasza wina. Musimy stawić temu czoła. Zmierzyć się z tym sami. Zadość uczynimy pokrzywdzonym. Powstrzymamy tych, którzy krzywdzą innych, ale głównie... Zrobimy to razem. Avengersi? Razem. Jako nowo wybrana Scientist Supreme postaram się wyplenić słabe elementy od wewnątrz. Nie dajcie się zwieść. AIM to nasza przyszłość. Od klonowania po podróże w czasie możliwości są nieograniczone. Więc zaczynajmy. Pokój Harm pozwala sprawdzić umiejętności w kontrolowanych warunkach, wykorzystując holograficzną maszynę rzeczywistości rozszerzonej Starka. Ukończ szkolenie Harm, by poznać kluczowe umiejętności i nowe techniki. A następnie skorzystaj z wyzwań Harm, by pokazać, co umiesz. Po ukończeniu serii wyzwań Harm odblokujesz codzienną aktywność, pozwalającą na zdobycie nagrody w postaci komiksu. Jeśli szukasz odrobiny kreatywności, agent WU przygotował program pozwalający na konfigurację pokoju Harm według twoich własnych specyfikacji. Niestandardowe pokoje Harm oraz inne aktywności oferuje stół strategiczny. Powodzenia. Przyjrzyjmy się teraz celom rytualnym. To określone zadania, które można wykonywać kilkakrotnie, by zdobyć dodatkowe nagrody. Cele rytualne z reguły odnawiają się codziennie lub raz w tygodniu, więc warto je wykonać, zanim się zresetują. Każdy cel rytualny oferuje własne nagrody. Jeśli szukasz rzadkich zasobów, skup się na codziennych zadaniach frakcji. Aby zdobyć komiksy, wykonuj wyzwania Harm. Codzienny szybki mecz zapewnia dodatkowe zasoby i przedmioty jednorazowe, które można zdobyć dzięki zadaniu Gotowi na wyzwanie. Możesz też spróbować zdobyć egzotyczne wyposażenie, wykonując zadania w Mega Ulach, zagrożeniach poziomu Omega oraz rajdach. Bez obaw, wszystkie cele rytualne są wyszczególnione w menu opcji.
Komandor Hill, jak wygląda sytuacja? Przede wszystkim przydałoby się popracować nad tutejszymi zabezpieczeniami. Clint? O cholera. Nie spodziewaliście się mnie, co? Komandor Hill w ogóle już nie odtwarza filmów na DVD. Wygląda na to, że to wam zawdzięczam swoją ucieczkę. Mimo, że z góry przyjmuję. Z tego, co słyszałem, w innych przyszłościach nie miałem tyle szczęścia. Nasze osie czasu zostały złamane, czego konsekwencji nie jesteśmy w stanie w pełni zrozumieć. I obawiam się, że to dopiero początek kłopotów. Wciąż czeka nas inwazja Kree. Wiedzieliśmy, co się stanie, jeśli poniesiemy porażkę, ale to nie ta oś czasu. Dowiedliście, że możemy zmienić to, co ma nadejść. AIM będzie próbowało pokrzyżować wam szyki. Dla dr Rapacini świat, w którym wygramy, jest równie zły, co ten zniszczony. Ale nie pozwolimy, by to nas powstrzymało, prawda? Możecie na nas liczyć. Poćwiczcie, jeśli tego wam trzeba. A potem przyjdźcie do mnie, to zaczniemy. Komandor Hill do Starka. Podobno jesteś gotowy pomóc... Komandor Hill do Starka. Podobno jesteś gotowy pomóc nam w załatwieniu paru spraw. Dopiero wróciłem do szkoły, a już dostaję pracę domową. Pewne rzeczy się nie zmieniają, prawda, Stark? Przyjdź do mnie na pokład dowodzenia. Mam dla ciebie zadanie. Tutaj Chimera. Jaki macie czas? Wspaniale, że ta maszyna znowu jest w powietrzu. Jesteśmy gotowi na kolejną inspekcję. Stół strategiczny czeka na rozkazy. Teraz pogadajmy o tym, jak wykorzystać potencjał listy bohaterów. O ile misja nie wymaga określonego bohatera, możesz zdecydować, którego Avengersa zabierzesz na każdą misję. Zmiany możesz dokonać przy stole strategicznym, w Quinjecie lub w terminalu bohaterów w dowolnym posterunku. Spoko, że mam wprowadzenie i jednak pamiętać, naukę że mechanik, nie można mimo tego, że podstawową fabułę dawno już przeszedłem. Nie? Wtedy nie było czegoś takiego, teraz dopiero jest. Jeśli grasz pojedynkę, twoi towarzysze będą automatycznie... Wtedy sam musiałem się domyślić, jak to wszystko działa. Mocy, ale będą mogli używać jedynie odblokowanych umiejętności i zdolności. Będą również używać obecnego wyposażenia, więc zwróć uwagę na sprzęt, by zmaksymalizować potencjał drużyny. Jeśli nie ustawisz swoich preferencji w menu, twoi towarzysze zostaną wybrani losowo. Wybrani bohaterowie dołączą podczas misji, chyba że wymaga ona określonego zestawu bohaterów. Lista bohaterów ogranicza możliwość wyboru. Jednak w grze wieloosobowej możesz walczyć u boku Avengersów z innej czasoprzestrzeni, czyli możesz posiadać kilka kopii tego samego bohatera. Ej, mnie źle namieszało z tymi anomaliami tachionowymi, ale nie będziemy narzekać. Podczas niektórych misji lub kampanii mogą obowiązywać pewne ograniczenia co do wyboru bohaterów, ale tylko one wpływają na twój wybór. Ruszajmy więc do boju i skopmy komuś tyłek. Siemanko, kapitanie. Ale gwizdzisz do mikrofonu. Cześć, Thor! Do spania chyba czas, nie? Jak już leżymy na tych na biurkach. No wiesz. O, zobaczymy, czy Jane Foster może podnieść ten młot Thor. Strasznie niefrasobliwie ze strony Odinsona, że tak cię tu zostawił. No, ładnie. Bardzo ładnie. Nigdy wcześniej nie widziałem takiej reakcji. No może? Fascynujące. No może, może, jako jedyna. W mojej czasoprzestrzeni Asgard upadł.
Bogowie mówili, że koniec świata pogrąży 10 krain w lodzie i ciemności. Zamiast tego były ogień i krew. Odinson nigdy nie wrócił z ziemi. Dlatego nie było nikogo, kto mógłby chronić Asgard przed zewnętrznymi wpływami i w końcu Wszechojciec oszalał. Mjolnir wybrał mnie, bym przyjęła tę rolę, ale było już za późno. Odin uwięził Wszechmatkę, a wszystkich, którzy pozostali jej lojalni, obwołał swymi wrogami. I nie zamierzał cofnąć się nawet przed zniszczeniem Asgardu, by zdusić rebelię. Przywykłam do toczenia bitew. Przywykłam do stawiania czoła ciemności. Ale to? Nawet ja musiałam przyznać, że potrzebuję pomocy. Więc zawarłam umowę z ostatnią osobą w 10 krainach, do której spodziewałabym się zwrócić. Mój ojciec zawsze powtarzał, jeśli czyjś uśmiech zawsze wzbudza w tobie niepokój, to musi być naprawdę paskudny człowiek. Ale czasami trzeba pójść na kompromis. A kompromisy mają swoją cenę. Nie chciałam jej płacić, ale nie da się oszukać Boga kłamstw. Cóż, chyba można i tak. Avengersi! Za mną! Ciekawe, czy uda mi się to powtórzyć. Nawet ładnie ją zrobili. Nawet w tym podstawowym stroju. Dużo szczegółów, włosy. Też ciekawie, bo ma to. Nie wiem, jak to nazwać. Na Herkulesa ma tak związane. W sensie. Ma te włosy, które są bliżej karku, normalnie rozpuszczone, a te, które są tak od uszu, są przywiązane po prostu takim warkoczem. No i ma maskę, nie? Ona. Thor ma hełm pełny, a ona ma tylko maskę. Ja się dziwnie steruję tymi postaciami. O, pelerynka też ładnie działa, ale to jest już przy zwykłym torze też jak ładnie reagowała na ten, na fizykę, znaczy fizyka dobrze reagowała. Tam nogi nie przenikały, czy tam ręce. Z tym to akurat tu nie było problemu. Ogólnie, jeśli chodzi o samą grafikę i działanie gry, no to nie było źle od samego początku, tylko no poza krótką fabułą tą z tymi postaciami głównymi, która i tak była przyciągnięta, bo trzeba było tam mocno levelować te postacie, to tak no nudna była po prostu. Teraz będę musiał zrobić Czarną Panterę do końca. I nie wiem, czy ta Jane Foster będzie miała jakąś fabułę. Czy po prostu dołączyła i może ją wymieniać. Ale co? Chwilę sobie pogram. Zobaczymy, co z tego będzie.
Zobaczę, czy było warto wrócić po roku czasu. Na pewno się trochę rozwinęła go, nie? Jak z tą sekwencją odszyfrowywania? Potrzebujemy jej migiem.